się nie stało, w którym pojawiły się nazwiska polskich celebrytów, wstrząsnął widzami. Według reżysera osoby w nim wymienione mają wiedzę, iż w sopockiej Zatoce Sztuki dochodziło do wykorzystywania seksualnego nieletnich. Jedną z odwiedzających lokal była między innymi Renata Kaczoruk, ex-dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. Modelka wydała oświadczenie, w którym pisze o manipulacji. Renata Kaczoruk z Kubą Wojewódzkim była związana w latach 2013 do 2018. Po rozstaniu modelka zniknęła z czołówek gazet. Teraz, po dwóch latach, znów jest o niej głośno, niestety w negatywnym kontekście. W środę widzowie TVP1 mogli zobaczyć film Nic się stało o aferze pedofilskiej w sopockiej Zatoce Sztuki. Reżyser Sylwester Latkowski w filmie pokazał fotografie kilku polskich celebrytów z ich pobytów w tym klubie. Po emisji filmu w studiu telewizji polskiej odbyła się debata. Wówczas ponownie przytoczono nazwiska gwiazd, które gościły z Zatoce Sztuki i zdaniem reżysera miały wiedzę o tym, co się tam dzieje. Wymieniono między innymi Adama Darskiego, Natalię Siwiec, Blankę Lipińską, Kubę Wojewódzkiego oraz jego ówczesną partnerkę Renatę Kaczoruk. Swoje oświadczenia w tej sprawie wydali już Borys Szyć, Kuba Wojewódzki, Radosław Majdan, Grażyna Wolszczak, Natalia Siwiec, Blanka Lipińska, a teraz również Renata Kaczoruk. Podkreślają, że ich obecność w klubie nie ma związku z aferą. Co ważne, Latkowski nie pokazuje dowodów na to, by wymienieni przez niego celebryci mieli powiązania ze światem przestępczym i pedofilską szajką. Modelka zaczęła od podziękowań dla rodziców, którzy uchronili ją samą przed tym, co spotkało nieletnie dziewczyny w dokumencie Latkowskiego. Obudziło mnie słońce i zapachu bzu. Budziłam się bezpieczna, uśmiechnięta, bez traumatycznych wspomnień. Jeśli tak pamiętasz swoje poranki z dzieciństwa, masz za co być wdzięczny każdego dnia. Tak czuję, myśląc o ofiarach pedofilów, przedstawionych w filmie Tomasza Sekielskiego i materiale Latkowskiego. Jestem wdzięczna rodzicom i państwu, którzy uchronili mnie przed wykorzystaniem seksualnym, gdy byłam bezbronna. Chciałabym, żebyśmy mogli spać spokojnie, wiedząc, że kolejne pokolenia też rosną bezpieczne. Zaczęła Kaczoruk, następnie odniosła się do wykorzystania jej wizerunku w filmie. Jak pisze modelka, to wszystko po to, aby nakręcić medialną burzą, mówmy jednym głosem, w imieniu tych najbardziej bezbronnych. Bo ofiary tych wydarzeń są odsunięte na bok, a ich traumy znowu wykorzystane. Do zbudowania medialnej afery, publicznego oskarżania i wciągania w nią osób, które przyciągają uwagę mediów. Takich jak ja i mój były partner, z którym tworzyliśmy stabilny, trwający 6 lat związek i zatrzymywaliśmy się w Zatoce Sztuki, na obiad w przerwie w spacerze i wpadliśmy na otwarcie na dachu restauracji. Dziś obudziliśmy się oskarżeni i zmuszeni do tłumaczenia się. Łączenie nas z tragicznymi wydarzeniami, które miały tam miejsce, jest skandaliczną manipulacją i próbą przyciągnięcia atencji widzów naszym kosztem. Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z osobami wskazanymi w programie, ani też wiedzy na temat tamtejszych zdarzeń. Tak samo jak program nie ma nic wspólnego z walką o chronienie nieletnich, dodaje była dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. W ostatniej części oświadczenia zamieszczonego w mediach społecznościowych Renata Kaczoruk informuje, że tropem byłego chłopaka również poda Latkowskiego do sądu.
Ewentualne wygrane pieniądze przekażę dla fundacji zwalczającej problem pedofilii. Odmówmy ponurej zabawy Latkowskiemu w jego Nieczysta grę z zamówienia publicznego. I wyciągnijmy konsekwencje za to, tego czemu służą wydawane pieniądze z płaconych przez nas podatków. 2 miliardy złotych na szerzenie nienawiści i PRZYKRYWANIE cierpienia dzieci skrzywdzonych i pozbawionych możliwości domagania się sprawiedliwości. Ich sprawy w całym prokuratura umarza. Stańmy z nimi murem. Kuba, dołączam do ciebie. I zachęcam wszystkich innych do tego samego. Wygrane od TVP przekażę na poczet fundacji zwalczających takie przestępstwa, kwituje modelka.